I'm yourself, it will never change. If you try, you could die. Give us a little love, give us a little love. We never had enough, we never had enough. Give us a little love, give us a little love. We never had enough, we never had enough. Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Ninja, a dzisiaj rozpoczynamy kolejny odcinek serii Fear 2. Elma gdzieś tam przyjęła sobie na nas w tych strasznych czeluściach ciemności, do których my się właśnie udajemy. Jezus Maria, czy wy też to widzieliście to samo co ja? A czekajcie, że to nie jest lokacja czasem z poprzedniego odcinka? Tak mi się coś wydaje, że chyba tutaj gdzieś byliśmy i musieliśmy sobie radzić z tym jakimś potworem czy czymś tam, czymkolwiek to coś było i gdzieś tam uciekać dalej, ale wydaje mi się, że cholerka, no też poszedłem gdzieś tam, a nie, że byłem tutaj, więc dziwię się, że gra mi się wczytała w tym miejscu, aczkolwiek, wow, cholera, to coś tu jest, o kurde, wow, idzie ode mnie, szatanie jeden, dobra, ale myślę, że nie powinno to nam sprawić jakichś tam większych problemów czy coś, kto wie, Alma gdzieś tam jest. Ja pierdzielę! Ja to serio mam grać? Już to chore, to mało powiedziane. O kurde! Ale dobra, dobra, ninja się niczego nie boi. Wow, 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 wow. To miota tym jak szatan. Ale dosłownie i w przenośni, jak ktoś tutaj zrobił istny mega rozpierdziel. O, wow, 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 wow. To coś tu jest. Dobra, gin! Bestialska bestio. Dobra, podążajmy za tym czymś. Kurczę, bo zaczynam obrywać od tego czegoś. Dobra, wziąłem amunicję do karabinu szturmowego. Myślę, że to pomoże. Drzwi stoją otworem, a my ciśniemy dalej. O, jakby się nieco wychillowało. Tak więc usiądźmy sobie, rozgośćmy się, napijmy się drinka. O tak. Żartuję, magnes, to samo piłem wczoraj. Stwierdzę w zasadzie, ta szklanka leży mi tutaj od godziny 12, bo tak się powoli go męczę. A to coś tu idzie. Nie, idź, ukryj, to mnie gryzie. Zabito, zabito. Alma? Spierdalaj. What the fuck? Idź ode mnie. Jakoś ma długą szyję. Jak żyrafa. Dobra, żołnierzu, podnoś się. Lecimy dalej, nie kończymy na tym, nie kończymy na tym. Oj, nie, nie, nie. Zaczęliśmy z mocnego pierdzielnięcia, ale ja tu gdzieś miałem latareczkę. Czemu nie mam latarkę wyłączoną? Moment, 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 moment. Gdzieś tu była. Na którym jest latarka? Ktoś mi powie? Nie, granat! Ninja Mator. Momencik, ja sobie tylko zobaczę tutaj w ustawienia, gdzie to ustawienie klawiszy. Dobra, ruch, interakcja. No to chyba będzie w interakcji. Latarka, latarka, latarka. Czego mam latarkę na enterze? Latarka na i. No i teraz powinno. No. No, teraz działa elegancko. Śmiga jak należy. To jest mina! Sam bym się zdetonował. Jestem do tego zdolny. Czekaj, gdzie tu nie było jakiejś kamizelki? Nie, coś mi się zdawało. O, ale weźmy sobie nieco jakiejś tej życia od naszego przyjaciela, który już niestety nie żyje, a godzina chyba trzecia w nocy nie jest po prostu bez powodu ustawiona. A u mnie jest godzinka dokładniej 16:36. Okej, apteczka wzniesiona. Chodźmy dalej. Ale jest dzionek, myślałem, że noc. Nie, nie, niech zgadnę, to były nasze posiłki. I wszystko szlak jasny trafił w pizdu. Wow, 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 wow. Momento, bo tutaj żołnierze są, którzy strzelają. Chyba szukają małej zaczepki. Dobra, jeden załatwiony. Oni się tutaj kryją, kurczę, z lewej. Ja ich tutaj zajdę. Gin, ty czacho. Kurde, bo mi tu podchodzą. Muszę się tu oflankować. Ale podoba mi się to, jak stoliki wywracają. Mało w których grach to jest w sumie. Znaczy, na 2009 było to w mało których, teraz to jest w zasadzie standard! Rzucił jakimś tam Achtungiem. A nie boję się go. Okej. No! Gin, dziodu! Okej. Załatwiony. A jak tutaj? Czekajcie, bo oni. Kurde, podchodzą mi tutaj. Masz bazuki, szmato!
Mień jeden erwój nawet. Boom! Coś jeszcze? Ktoś coś chciał? Czekajcie, bo w zasadzie to jest jedyna amunicja, jaką teraz posiadam, więc chyba jestem zmuszony wykorzystać ją po raz ostatni. Chodź tu! Boom! Fuck! Przeżył! Nie! Ja mu się tak łatwo nie dam. Dobra, bierzemy kamuramin szturmowy i rozwalmy go na kwaśne jabłko. Ładowałem w niego 1000 śrutów, ale nieważne. Dobra, amunicja do karabinu sobie wzięta. Strzelba automatyczna, wiecie co? Padałoby to chyba zamienić. No, proszę. O, nieco szybciej to idzie. Loading też rewelacyjny. Nie musimy pojedynczo wrzucać tych naboi. Tak więc wydaje mi się, że to był dobry ruch, że wzięliśmy sobie tą nową broń. Dobra, jeszcze dodatkowa amunicja do karabinu szturmowego, więc wszystko gra jak należy. O, granacik tutaj leży sobie pięknie, nie wiem co tu robi, ale chyba mam maksymalną ilość, więc nie mogę wziąć ich więcej. Dobra. Okej. O, widzę jakiegoś przyjaciela, który chyba dostanie headshota! Nie, on żyje! Już nie. Okej. Dobra, komputerek. Ja chyba sobie nie pogramy. Odetnij dopływ gazu. On tam jest, widzę go. Mogę strzelać i wtedy może to się będzie jakoś obracać, ale to chyba nie działa w tej grze. A więc no słuchajcie, musimy to jakoś wyjść do góry. Ale jakby się zastanowić, no teoretycznie jakbym odciął tą rurę, to dopływ gazu powinien zostać wcięty. Chyba nie tędy droga. Wow! Megatron! Fuck! Ja nie mam amunicji. Dobra, mam dwie amunicje, mam dwa strzały z bazuki, więc nie ma tragedii. Ale on tu idzie! Fuck, rozpierdzielił mój murek! To była moja zasłona! Co ty zrobiłeś z moim murkiem? Kto ci na to pozwolił? Głupi Megatron. Dobra, ale skąd ja wezmę tu amunicję? Dobra, czekajcie, gdzie tu się zmieniało granaty? Nie tak, ninja! Fuck! Sam żeś się rozpierdzielił, moment. Ja sobie muszę tylko zobaczyć, gdzieś tutaj granaty zmieniało. Ustawienie klawiszy. Następna broń, to nie to. Następny granat X. Chciałem poklikać, żeby nie marnować amunicji. Dobra. Jest od podpaleń, to jest chyba zakłócający. Wow. Sprawdźmy. Tak, to jest zagłucający. On dobrze na niego będzie działać. Fuck! Żryj to! Tak, oberwał. Dobra, możemy teraz go ładnie ostrzelać. Powtórzymy tą całą akcję jeszcze raz. Wystrzelamy mu kolejne combo. Dobra, szybki loading. Jeszcze raz. Fuck! Została mi w zasadzie tylko strzelba! Ale mam jeszcze inne granaty. Nie wiem co to jest za granat. Chyba obuchowy. A nie. A ten? Czego ten jest? Użyj tej ateczki. To chyba mina. Żryj więcej tych min. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu! Jest! Dobra, dostał mocnego errora. Fuck! Już nie mam! Żryj to! Giń! Bum! 1-0! Megatron nie żyje! Dało się. Aczkolwiek z niemałymi komplikacjami, muszę przyznać. Ale się udało, nawet amunicję jakąś znalazłem starą do karabinu szturmowego, z której też na pewno skorzystamy. Wszystko fajnie, tylko gdzie ja teraz mam się udać? Ale widzę, że chyba zrobiła mi się tutaj piękna ścieżka. Czy też ją widzicie? Tak, kochani. Tędy. Zfejlowałeś. Co? Nie mówcie, że tu się nie da wejść. Da się. Wiedziałem, że się da. Dobra,
Wskakujemy jak Rambo do środka. Ładnie pęknie te szkło. Ale globusik, globusik, czy on się będzie kręcić? Kręci się! On się kręci! Patrzcie jak ładnie! Na to liczyłem, twórcy. Macie u mnie propsy. Dobrze. Co tu mamy? Słucho. Good things. Co to jest? Breathing. Listing. I... But... Children... Go to principal. Tak. Zgadzam się. Dobra. Chodźmy dalej. Z jakieś ogniste, diabelskie płomienie. A ten pokój w szkole podstawowej wygląda niezwykle niesympatycznie. Dobra, mamy tu jakąś notatkę. Jak chcecie, to sobie ją poczytajcie, tam przytrzymajcie sobie. No, spauzujcie sobie filmik. Zaczekajcie jeszcze tak, żebyście mieli raz. I dwa, okej. Kto chce, to niech sobie tam poczyta. Ja nie będę na to marnować czasu, niestety. To gameplay, a nie let's play. Dobra. Co mamy tutaj? O, zapisywanie danych, czyżby jakiś nowy przeciwnik. Kuźwa, coś mi palec zabolał. Wow, 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 wow. To są ogniste, piechelne, szatańskie płomienie. A i tu coś było. Hugokopter. Czy ktoś tam żyje? To się zaraz okaże. A ta muzyka jakaś taka coś nieprzyjemna. Nie wiem, ale ja wyjdę sobie tędy jeszcze, bo wydaje mi się, że coś mogę tutaj znaleźć ciekawego. Piłeczka, bala, bala, bala. Mogę uderzyć w bala? A, zablokowała się. Jakąś amunicję tutaj dodatkową? Apteczkę czy coś znajdę? Wow, 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 wow. Tego wcale nie chciałem! Ale najwyraźniej to prawidłowa ścieżka, a tamta była jakaś alternatywna. O nie, tam jeszcze jest jeden. Fuck. Wychodź! I tak cię zabiję. Chyba mu rozprułem flaki, ale ja się jeszcze cofnę, bo chcę zobaczyć, czy do tego helikopterka nie da się tam może wejść jakoś. Może tam jest jakiś bonusik, albo kto wie, ktoś żyje, a ja go opuściłem. Właściwie co jest tutaj na dole, bo nie wiem. A, to jest wyjście z drugiej strony, apteczka. No to jak najbardziej dobrze, że się tutaj udaliśmy. Okej. Ale jeszcze wracając tutaj. Tam jest też apteczka. Musi dać się tam jakoś dojść. Musi tam być jakieś przejście. Ale chyba nie z tej strony. Dobra, pierdzielić to. Jeżeli tak się tam będziemy musieli dostać, to i tak się dostaniemy. Prędzej czy później. Chociaż podejrzewam, że jakoś tam nas ścieżka gry zaprowadzi. Bo takie zbyt epickie mi się to wydaje, żebyśmy tam nie byli. W którymś momencie rozgrywki. O, karabinek szturmowy, super, amunicja wzięta. Kolejna wzięta, kamizelka kuloodporna, więc szykujmy się na niezłą wymianę amunicji naszym przeciwnikiem. Czekajcie, czemu nie mam latarki? No. I co, tędy się nie da przejść, tak? Nie, nie mogę tego rozpierdzielić z granatu. Nie, nie mogę tego spalić. Czy ja cokolwiek mogę tutaj zrobić? Chyba nie. Więc musimy iść jakoś tutaj inną ścieżką. Zapewne to. Wow. Wow, wow, wow. Panowie! Co wy tacy? Tacy nierozzarnięci dzisiaj. Poczujcie moc waszej broni! Załatwieni. O! Kolejny Mr. Pan, który strzela ze snajperki z odległości 15 metrów. Gratuluję. No, przynajmniej wyglądało, jakby strzelał ze snajperki. Nie, dobra, to nie była snajperka. Może strzelał z ognia półautomatycznego. Czyli mianowicie pojedynczym strzałem. Tak, z karabinu szturmowego, więc zwracam honor. Ale dziwnie w tej szkole. Jakoś mroczno, strasznie i nieprzyjemnie. Tutaj mamy wyjście zablokowane, ale twórcy, zobaczcie, ja w tym miejscu bym zrobił coś takiego, że się wchodzi, ktoś coś świeci latarką i BUM! Alma wyskakuje. No ale to tylko moja mała, drobna sugestia, zapewne z której nigdy nie skorzystacie.
Więc celuję to do widzów, którzy może kiedyś w przyszłości będą chcieli stworzyć jakąś gierkę. Ale dobra, możemy odciąć odpływ gazu w końcu. Czyli zrobić tego questa naszego głównego jak na razie. Bez którego ani rusz. Teraz zeskoczymy sobie na dół! I zobaczmy, czy coś lub ktoś tu żyje. Te wielkie wahadło mnie nie ujebie, nie zabije mnie. Kapitanie, jak się masz? Chyba nie za dobrze. Czemu on się nie chce rozwalić? Powinien. Ła! Dźgnęło mnie to coś. A wezmę sobie apteczkę i nic mi nie zrobi. Kurde! Dźgoczu jeden. Denerwujesz mnie. Ale ja nie chcę wejść do żadnego kosza na śmieci. Ja chcę gdzieś tam, nie wiem, dalej pójść. Chyba tutaj. Okej, okay. Kapitan niestety nie żyje. Szkoda, chcieliśmy mu pomóc. Niestety nie daliśmy rady, a tu widzę jakąś dziwną werwę w ścianie i jest faktycznie strasznie nienaturalna. Dobra. Nasi! Udało nam się! Sergeant Stonks i Sergeant Cake. Oła! Alma! Nie, nie, nie. O kurwa. No to nas wyjebało do Wiedźmina. Wow, 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 wow. Alma, ty se nie igraj ze mną. Kolejny trup. Nie mówcie, że to szybko się tak kończy. Dobra. Najemnicy Armana walczą siłami Republiki, które w bliżej określony sposób wciąż napływają na budynek, bla 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 bla. Arma, pokaż się. Co się stało? Ale padałoby. Okej. Czyli będziemy go bronić. Ciekawe. Dobra. 3, 2, 1, 0. BUM! O, dzięki! Gień! No to jacyśmy nie dostali jebanowe nanoskafandry od Krajteka. Dobra. Oki, next one. Czekajcie, bo mi się tutaj jeden kacap zakrada. Nie, nie teraz reloading. Najgorzej. Masz tu. Dziaduj mnie, nie denerwuj. Okej, okay, ale mam coś do karabinu szturmowego? No jak na razie nie mam, ale może oni coś mają. Strzelba bojowa. Już nie mój deseń. A teraz zmieniam tą strzelbę automatyczną. I trzeba im co nieco pokazać. Czyżby nie żył? Nie wierzę w to. Haha, zabiłem. SMG, jedna z moich ulubionych broni, dawaj to. Oha. Oczywiście. Wszyscy pamiętamy ją z rewelacyjnego nie Crysisa, tylko z rewelacyjnego Far Cry 1. Legendarna broń z tej serii. Dobra, zmieniliśmy na zwykłą, tradycyjną strzelbę, do której mamy większy zapas amunicji. No i to w zasadzie przyczyniło się tylko i wyłącznie do tego, że ją zmieniliśmy. Ale tutaj mam jeszcze kolejny zapas amunicji SMG. Mamy tutaj dwa wejścia, z którego skorzystać. Pójdziemy z tego. Dobra. Tu nie idziemy na razie, bo już wiem, że tam się rozpoczyna kolejna historia. A tutaj, no widzicie, możemy wziąć troszkę amunicji z karabinu strumowego i mamy zamknięte drzwi. Więc de facto nic takiego tutaj nie znaleźliśmy ciekawego. Ale natomiast ja mnie tak kurczę strasznie, żeby zobaczyć, czy to wybuchnie. Tak, to wybuchnie. Halloween pizza party. Pizza, ale bym wpierdolił pizzę. Nie wiem jak wy. Wow, 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 wow. Eat this. Aha, P90. Co jest to? Patrzcie jak to ma rewelacyjną szybkostrzelność. Jak fantastycznie potrafi trafiać przeciwnika, jest bardzo celna broń, szybka. Przede wszystkim jest szybka i zadaje potężny damage. Mówię tak coś bardziej RPGowo dzisiaj. Nie, damage tylko obrażenia może. Bardziej FPS-owo będzie to tak brzmiało. Okej. Okay. To migoczące światło tak mnie niepokoi, żeby Almy gdzieś tutaj nie było w pobliżu.
razie clear. A tutaj? Jakaś amunicja albo coś? Przewróć obiekt. A, chodzi o to. Rozumiem. Dobra. Chodźmy dalej. Oki. Wygląda jak Czesio. Już to mówiłem. Ale tu widzę... Wow, wow! Ale go wyjebało. W kosmos. Wow, oho, tam jest jakiś pancernik. On strzela jakimiś śrutami. To dość chyba konkretnymi. Nie mamy gdzieś tu jakiejś amunicji do bazuki. Au, 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 au. Jakimiś igłami jakby napierdzielą, nie? A tu mi nic nie zrobisz. Troszkę ich tam jest. Ale... Oh, fuck! We mnie granatem? Pal się! Umrzyj! 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 Kurde, to nie chcę umrzeć. W sumie mu się nie dziwię. Umrzyj! Dalej żyjesz! Dawaj to P90, mnie nie denerwuj! Poskładam cię! Zryj tego granata, chyba. Flashback! No. I po sprawie. Jakim cudem oni jeszcze kuźwa żyją? Dostali po 10 strzałów. Że oni żrą ten ołów. Czy... A żryj tego granata tutaj. Popieprzyło mi się. Wow, wow, wow. Next. Ty jeszcze żyjesz? Zabiję cię o swój bark. Aha, to był tamten. Musiał się przemieścić. Ale widzę tam kolejnego pluczomagneza, czy jak to coś nazwać, co coś to pluje igłami. Aaaa, żryj to! Aaaa! Przeżył. Wycofuję się! Okej. Wow, 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 wow. Kurde, dwie serie i dalej przeżył. Poskładałem go. No. Fucking shit! Z czego on jest? Tytanu? Gin ty góro mięsa. Dobra, załatwiony. O, ninja. Ale trochę słaby. Wychyl się. Chyba już się nie będzie wygrać. Wow, wow, wow. Fail! Nie! Mam tylko 9 strzałów. Aż kurwa. Wiedziałem, że ciula nie lubię. No! Masz z grubego kalibra i mnie nie denerwuj. Dobra, i zaraz musimy powrócić do jedynego karabina szturmowego, ponieważ do niego jedynie mamy tutaj trochę amunicji. A bez niej wiadomo, no dalszy ciąg gry jest praktycznie niemożliwy. Więc musimy, kurczę, troszkę zmieniać te bronie. Co to jest? Nitownica? W sumie snajperka i tak się na razie nie przyda. Nitownica! Jak najbardziej. Zobaczymy, co to jest ta cała nitownica. I ja troszeczkę nią pobawimy, mam nadzieję. Ale czekajcie, bo tu był jeszcze jeden ten cały nitownik. Klasy. Wiedziałem, że będą tutaj gdzieś klasy narysowane. Świetnie to wygląda. Podoba mi się ten park. O, fizyka też, całkiem w porządeczku. Okej. No nie chcę pistoletu. Dobra. Śmigamy dalej i spróbujmy, co to jest ta nitownica. O tak! To będzie dobra broń. O proszę. Nawet kolejna amunicja jeszcze. Do karabinu szturmowego. Apteczek mamy full. Więc się mocno tutaj zabugrowaliśmy. Ale to przejście tutaj nie jest tym, do którego mamy się udać. Musimy gdzieś indziej pójść. Tylko gdzie? Gdzie ja mam iść? Dyn, dyn, dyn. Może gdzieś tutaj coś znajdę, jak wyjdę na tą huśtawkę. Hej, wiedziałem, że to się da wyjść. Hop, hop. Nie widzę żadnych bugów nawet, aczkolwiek ta mapa jest strasznie mała. Widzicie, jak to wygląda w rzeczywistości? To jest tylko taki mały obiekt.
mniej więcej. No nie, to musi być tu jakieś przejścia w takim razie. No po prostu to trzeba... Nie wiem. Nie! Robisz to źle, ninja. To jak nie tak? No to gdzie ja mam iść? Ktoś mi może podpowiedzieć? Ja tu nie widzę za bardzo innego przejścia. Nie wiem, jak wy. Jak się cofnę, no to podejrzewam, że za dużo mi to nie da. Bo raczej się nie mam cofnąć, tylko gdzieś tam iść. Nie lubię takich momentów w grach. Nie cierpię! Ale dobra. Poszukajmy tam więc czegoś jeszcze raz. Czegoś, co może ominąłem, przeoczyłem. Niechcąco. Nie no, jedyne przejście tutaj jest tu, prawda? Wchodzę sobie kulturalnie. Więc ja tutaj mam. Idzie jakiś szyb wentylacyjny albo coś? No ja nie, a jaki był chciał cel? Cele? Znajdź wężową pięść. No to kuźwa jest ta wężowa pięść. Kac! Koty. Welcome back to school. Fall. Serio nie da się tu jakoś przejść? Rozwalić tego? Czy coś? Naprawdę? Nie chcę się tutaj męczyć nie wiadomo ile. Mamy tu jakieś drzwi czy coś? Przejście? O nie, widzę. Tutaj? Przejdźmy jeszcze raz. Aha! No to już wszystko wiem. Dobrze, twórcy. Musieliście mnie do dość mocnego myślenia. I niemałego exploringu. Przez to mogliśmy poznać całą mapkę, jak wygląda w rzeczywistości. A ja pokazałem, że to tak naprawdę takie małe gówno. Dobra, do pokoju pielęgniarki. Uuu, jak tu mroczno. Dobra, słuchajcie kochani, wydaje mi się również, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby zakończyć tą rozgrywkę na dzisiaj, ponieważ już całkiem ciekawy i fajny materiał wam nagrałem. Tak więc cóż, słuchajcie, ja teraz żegnam się z wami, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia z tym razem. I pamiętajcie, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. A jeżeli chcecie mieć na bieżąco informacje odnośnie nowych filmów, zasubskrybujcie mój kanał. Ja tymczasem jeszcze raz żegnam się z wami, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!